No nie w ogień, zwariowałeś! A tutaj proszę bardzo, relaksing po podróży. Martwiłeś się, że zimno? Halo? A teraz Jeniczek się martwi, że nie ma krótkich spodenek, nie wziął. Mówi, ja nie biorę, bo będzie zimno. Cześć kochani ludzie, witamy się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie. Dzień dobry nasze kochane dzieciaczki, robaczki. W kolejnej odsłonie. O, macie wielkanocne jajo. A już teraz w kapeluszu to już nasz Jeniczek. Słuchajcie, robi się tak ciepło. My szykujemy śniadanie. Zjemy śniadanko, ale to potrwa bardzo długo. Najpierw kawa, czy najpierw śniadanie? Kawa. Kawa rozpali się tutaj, się fajnie zagotuje i będzie można śniadać. Jajeczko, jajeczko was wita. Tak wygląda sytuacja. Barek świruje z piłką cały czas, już się naganiał. Uważaj, żeby on tego czajnika nie przewrócił, Barek. Kawiczka się robi. Jeniczek świętuje. Ja już mięsko wyjęłam. Mięsko, a tutaj widzicie moje robale, krewetki. Zaraz będę nadziewała na patyczek i zrobimy wspólną degustację. Będziesz próbował? Nie. Nawet nie spróbujesz? Nawet pomógłbyś mi w tym dzielnym boju. Nie. Barek, nie ma, odejdź nie od takiego. Tego czajnika. Nie ma. On tak cały chłód. Czas, on padnie, nim my nad morze dojdziemy, to on padnie. A jesteśmy już tak głodni, że normalnie, ale jak to będzie smakowało, zjemy sobie, odpoczniemy i potem nad morze, ojejku, fajnie. A ja patrzę, że sobie no hala, dzisiaj to sobie na pewno przypiekę, ale nic to. No dobra. Trochę tego jest. Ojejku, okropne. Dobra, zdejmę je na razie z tego słonka. Tutaj już się szykuje, już się węgielek rozpala. Drewno już się prawie całe spaliło. Jak to złapie temperaturę, to się będzie fajnie wszystko piekło. Ale ci dobrze, co? No w końcu, Jezus Maria, tyle czasu. No ponad naprawdę, dawno nie byliśmy nad morzem, jakoś tak się ułożyło. Ponad pół roku bez relaksu, o nie. Już proszno, ale słonko grzeje coraz bardziej. Dobrze, że lodówkę wzięliśmy. Dobra, woda na kawkę już się zagotowała. Barek świruje. Kawiczka raz. Proszę bardzo. O, dziękuję. Podajemy. Tutaj ja mam taką zwykłą, ja mam rozpuszczalkę, bo ja sobie z tą, ze śmietanką. Miałam ochotę, wzięłam sobie śmietankę. Także będziemy teraz się upajać kawiczką. A ja wrzucę mięsko i będzie się grillowało. I nie dość, że jest przyjemnie, cieplutko, słonecznie i jak latem, to do tego jeszcze będą cudowne zapachy za chwilę. No. Już w tej chwili już mnie... No nie, no teraz to już jest tak fajnie, że naprawdę nie odkręcę teraz tego. No czekaj, już odkręciłam. Także relaxing na max, o to właśnie chodziło. O, kubeczki nasze. To jest jeniczkowy, wyjazdowy kubeczek. To jest jedyna sytuacja, kiedy można jeniczka z innym kubeczkiem zobaczyć. Normalnie to jest Chelsea. Dobra. Wiesz, ja nie wiem, jakie to.
domů mě z jiného kubku nesmakuje. Ale jak jade nad mořem, to já muše pít tutaj z tego, bo mě tutaj najlepiej smakuje. Najlepiej smakuje. A mój ulubiony to jest chyba ten. Różne kubki lubię, ale ten koci to jest jakiś taki mój najkochańszy. Ale jak ta kawiczka smakuje. O ludzie. Nie da się bez czapki. Zdejmę. No to się tak przyjaram. Gdzie mam moje okulary? Super. Okulary są najlepsze. Już mamy bałagan w aucie. Wypakowaliśmy rzeczy, 5 minut i po prostu burdello bum bum. O! Mam kostium, a jakże! Będą dzisiaj szaleństwa! Ale fajnie! Baryłka dawaj, gramy! Ja już buty ściągam, boso będziemy biegać, bo już trawka jest taka... Jeszcze jest troszeczkę rosy, to tak zdrowo. Już ściągamy buciory i... Ganiamy skarpetki, siup, co psie, uzimniamy nóżki, siebie, o, skarpety i już. Świrujesz? Dobra, to my teraz kawiczkujemy, piwkujemy i śniadamy. Ja się biorę za grillowanie. Sytuacja jest poważna. Kochani, to są zamarynowane kreweteczki w czosnku, sól, troszeczkę pieprzu, jeszcze je dopieprzę zresztą i tak, troszeczkę oliwki, a teraz na grillu jeszcze dodam masełka. Jan, nawet nie chcę próbować tego. Idziemy z tym na grilla, to będzie porcja popołudniowa, jeżeli mi zasmakuje, to będzie na później. Tu już zobaczcie, co się dzieje. A my jeszcze mamy przecież cebulę i paprykę do grillowania, ale wiesz co, mamy jeszcze przecież tą sałatkę, co zrobiłam, to najpierw tą sałatkę zjemy. Także moi drodzy, zaraz przyniosę masełko, ale jaki to jest zapach już w tej chwili. To jest tak, karkóweczka. Tu jest karkóweczka, tu pierś kurczaka, no i zobaczymy, co z krewetek wyjdzie. Kawiczka, Barek cały czas świruje, także to jest proces, wiecie, niekończący się. Jeniczek, akcja zapobiegawcza po parzeniu słonecznemu, a ja tymczasem idę zrobić zdjęcie dla moich psiapsiu, żeby im pokazać te krewetki, bo czekają na to, co ja powiem o tych krewetkach, bo one uwielbiają. I zobaczymy, czy ja będę uwielbiała, czy nie. No, dobra. Słuchajcie, kreweteczki wyglądają całkiem dobrze. Ja myślę, że one już są dobre. Także zabieramy się za jedzenie. Co chcesz teraz? Obojętne. Karkóweczka już myślisz, że dobra będzie? Obojętne. Ja myślę, że ona jeszcze chwilę może spokojnie. Kurczaczek już jest dobry. To chodź z talerzykiem tutaj, bo ja tego nie doniosę. Jakie zapachy. Tutaj proszę. No. No i co myślisz, że ta karkóweczka... Jeszcze niech chwilkę się, wiesz, akurat wieczoreczki dojdą. To zaraz dostaniesz następną. A ja biorę krewetki. No i spróbujemy, co z tego wyszło. Pietruszkę mam pokrojoną. Ach, smacznego! Jest do czego! No ale śniadanie mistrzów. Barek odpocznie, to też dostanie. Ja już się porozbierałam, jest tak ciepło już bez butów. Jejkuś, to jest to, co tygrysy lubią smacznego. Najbardziej. No, mówię, śniadanie mistrzów, smacznego. A, ja teraz tak. Natkę na to. Chociaż chyba powinnam je najpierw zdjąć, ale wiecie co, jak tą natką posypię, to nie będzie widać. Próbuję i powiem wam za chwilę, bo nie wiem, jaka będzie moja reakcja. Wolę tego nie nagrywać. Te dwa ogony, które chyba też powinnam zjeść,
jecie ogony od krewetek. Słuchajcie, ludzie. Zajebiste. Pycha. Ja mówię, Jan, spróbuj. Wiecie, jakie dobre, dużo lepsze od ryby. No jestem w szoku normalnie. Naprawdę dobre. A jak grillem pachną. No to w wieku 52 lat ogarnęłam krewetki. Bardzo dobre. No normalnie jem z przyjemnością. Kochani. Eureka. Naprawdę dobre. A jak się ptaszyska drą. Baruś odpoczywa. Pakujesz? Baruś teraz je śniadanko. Zgłodniał. Już odpoczął troszkę. Przestał świrować. Oh, jakie pyszności, kochani. Jestem zakochana w krewetkach. Odkryłam w wieku 52 lat, jakie to jest dobre. Ale kiedyś jadłam i wcale mi tak nie smakowały, czyli zależy od tego, gdzie, jak... Dziękuję, tu mam jeszcze pierś grillowaną z kurczaka, którą próbuję zjeść, ale w ogóle mi nie wchodzi. Dlatego teraz dostałam pieczareczki. Próbowałam jeniczkowej karkóweczki, no ale też mi nie wchodzi niestety, w ogóle. A pierś z kurczaka... No ale dobra, znaczy pierś z kurczaka pomemłałam, ale krewetki po prostu pochłonęłam. Jeszcze mam jedną porcję na popołudnie, na kolację. Chciałam powiedzieć, że przypomniała mi się historia. Znaczy tak, wcześniej Wam mówiłam, że jadłam kiedyś krewetki, ale mi nie smakowały. Czyli potwierdza się tutaj to, że nie zawsze można zjeść te owoce morza dobrze przyrządzone i w ten sposób można się zniechęcić. I przypomina mi się taka historia, kiedy moja mama wyjechała troszeczkę pozwiedzać Francję, swoją ukochaną, całe życie. Przepraszam, marzyła, żeby się w tej Francji znaleźć. No i wreszcie tutaj, jak już zamieszkała w Anglii, miała taką sytuację, że faktycznie mogła do tej Francji pojechać. No i gdzieś tam na wybrzeżu trafiła na mule. Wiadomo, że z morza prosto wyciągnięte i mówi, że weszli do restauracji. I tam był taki zapach i wszyscy siedzieli i mieli przy stołach, pamiętasz jak mama opowiadała to? Takie gary od razu podpalone, wiecie, ogień na stole, gary wielkie ustawione, pełne tych muli, obok butelki z winami i wszyscy zajadali z takim smakiem i mama mówi, jak poczuła ten zapach, to po prostu mówi, kurczę, no grzechem by było nie spróbować. A mama była, należała do takich osób, które się brzydziły wszelkich owoców morza, ślimaków i tak dalej, i tak dalej. No i ja jestem taka sama, ja też ślimaków nie zjem, żadnych w ogóle muszczków, owoców morza i tak dalej. Także z tymi krewetkami to jest w ogóle przeskok taki, słuchajcie, nawet nie macie pojęcia. No i mama dostała, przynieśli tam... Była ze znajomymi, przynieśli ten kocioł muli i mama, jak to opowiadała, to się normalnie śliniła. Mówiła, że to było tak pyszne, po prostu niewyobrażalnie smaczne, specyficzny smak. Oczywiście zapili to wszystko winem, ale przez lata powtarzała, że to było tak kulinarne, niesamowite dla niej doznanie, wiecie, zarówno smakowe, jak i psychiczne. No naprawdę już przecież była od lat na emeryturze i w życiu nie myślała, że skończy na pochłanianiu muli swój urlop. Bardzo jej to smakowało, no i wtedy tak sobie właśnie pomyślałam, że takich rzeczy trzeba próbować tam, gdzie one po prostu żyją w swoim naturalnym środowisku. Zgodzisz się ze mną, z mamą? No, ty też jadłeś dużo owoców morza, nie? Na swoich wyjazdach. Jan to jest światowy chłopak, wiecie ile on świata objechał? Co ci najbardziej smakowało? Golonka! Ne, to nebylo ovoce moře, ale bardzo mi smakovaly žeberka z velblouda. Z velblouda? Na grilu, na ognisku. No, to bylo bardzo fajné. No, očivíště, že dostalem, když byli na pustině Sahara, na výjezdu 4 dny, no i tam jsme v tým jedném městečku dostali taky žltej kaše, to byla iba pohanka z kary. Kaša jaglaná? Ne, kuskus pevně. A kuskus. I v tom očiviště ostré papriky, ale
Może dla mnie na tej najwyższej skale te papryki byly ostré. No i v tom poďabané Mělsko jako, nevím, jako náš boček, nebo což takyto. Mm-hmm. Ne, že bylo 40 goronca, ale to ještě je to do toho ostré. Barzo mi to smakovalo, barzo. Ale já nevím, já nepřipadám za těma ovoncem moře. Kalamáry mi smakujou. No ale też jadłeś tam. Dlatego no ja mówię, że to jednak trzeba zjadać tam, gdzie to żyje, w swoim środowisku naturalnym. No. A wielbłąda? No to nie wiem, czy bym spróbowała. No, chociaż wiecie co, z tym jedzeniem to nie ma mówić, nie ma co mówić, że nie, bo różne rzeczy się dzieją, zmieniamy się, z wiekiem się smaki zmieniają, zdanie na temat jedzenia. Także widzicie. Zjadłeś już, Barek? Zjadłem i patrzę, gdzie się teraz położyć na drzemkę, bo przecież niebawem wyruszamy nad morze, prawda? Oczywiście. No, micha prawie pusta. No dobra, to na razie. Pokaż brzuszek. Pokaż brzuszek, Baryłko. Pokaż brzuszek. Pokaż brzuszek. Barek zawsze pokazuje brzuszek. Oj. Najadłeś? O, jaki zadowolony. No Czabderski, wypotole fajowo, już tak dawno nie byliśmy. Jeniczku, pokaż brzuszek. Nie. No dobra, jeszcze zjem te ogony od krewetek, żebyście mi potem nie pisali, że to się też je. Wszystko zeżarłam. Takie dobre. Te ogony podobnie to najlepsze, co może być. Wiecie co? Mnie to bardziej smakuje od ryby. Ta karkówka w ogóle niech spada. Kurczak. Nie, ale krewetki mega. Ale numery, co? No dobra, to na razie. Dobrý den, dobrý den, ze spancerku. Idziemy nad morze. Odpoczywaliśmy. Jan, powiedz ludziom, że jest ciepło, tylko ty masz tyle na sobie, bo nie chce ci się nosić. Jest takowa zima, ale takowa. Ale jesteś męda. Wiecie co, jest gorąco, tylko Janowi się, Jan nie wziął plecaka ze sobą i mu się nie chce tego nosić i poubierał, bo mówi nie wiadomo kiedy będziemy wracać. Bo ja oczywiście się idę kąpać. No, nie no, powiedz ludziom, że jest ciepło, bo mnie nikt nie uwierzy, bo wszyscy wiedzą, że ja mam inną tolerancję. Ale ludzie widzą, jakie ciepło, proszę. Ale jesteś już co? Ne, opravdu je teplo. Nevzal jsem si ani plencák, ani moji oblíbenou tašku přes rameno. Torba, takže to tak. Musím, chlebák. Chlebák, přesně. Takže to musím nosit na sobě. I się gotować. Ale ja se rád gotuję. Nie, jest naprawdę lato, kochani. Oh. Je przyjemnie. Super. Nie no, ja proszę, gołe nogi. Cieplutko, fajnie. Baryła, idziemy się schłodzić do wody. Może już widać. Spokój taki, Jan się rozgląda za króliczkami małymi, czy nie kicają gdzieś. Kolancja. Ale przyjemnie. Jakie niebo. Fale są. Taki delikatny wiaterek wieje. No ale jest cieplutki. No jest po prostu jak latem. Powietrze morskie. Mnie jest gorąco. Ja myślałam, że tu będzie chłodniej nad wodą. A to po prostu tak samo jak przy grillu na kempingu. Ale radocha. Otwarcie sezonu. Jaki kolor wody. No mówię ci, że się ugotujesz. Mózg ci się za chwilę zacznie, wiesz, gotować. Bardzo ciepło. Troszkę ludzi jest, ale naprawdę bardzo, bardzo niedużo. A mówiłam, że nie dasz rady.
No patrzcie, jak się poubierał, ale ma rację, wiecie co, ja jestem rozebrana, ale ja mam plecak i w plecaku mam ręcznik, mam to nepalskie wdzianko moje. To mam. Leginsy jeszcze sobie wzięłam, no bo teraz mówię gołe nogi. Także wiecie, to jest ciepło, ale to jest marzec, więc jak słonko się zacznie opuszczać, to moment i się zrobi chłodniej. No. Idziesz na smycz, bo idą ludzie z psami, a ty się nie potrafisz zachować, łajzo jedna. Zaraz się obrońcy Barka odezwą. O, niedobry tatuś, niedobra mamusia. I niegrzeczny Baruś. Barek jest wyjątkowo towarzyskim psem, szczególnie na plaży. Do każdego podchodzi, po prostu trzeba go tak pilnować. Oho, ludzie zbierają drewno na ognisko. My... No, ja im współczuję. Czemu? Bo to nie zapali. No, znaczy bardzo, bardzo trzeba namęczyć się, bo to jest tak nasączone solą, że się nie chce palić. No ale kolor wody przecudny i niebo. Poczekamy, aż ludzie przejdą. Tych kamorów tutaj z roku na rok więcej. No, już prawie. Ja, jesteśmy. Buty, siup, siup. I już możemy iść. Jaki cieplutki piaseczek. A, już dziecko się kąpie. W piance. Idę zobaczyć, jaka woda. Aha, Jeniczek. Zaraz będzie bez butów ganiał. Puść baryłę, idziemy sprawdzić wodę. Ojejkuś, zobaczcie, jak czyściutko. Wow, zimna. Ale jak czyściusieńko. No super. Baryłeczka kochany. Chodź, myszko. Chodź. Chodź, mój seniorze. O, jak fajnie. Zimna, co? No troszkę zimna, mamusiu. Myślałem, że będzie cieplej. Ha, ha, ha. Moje jajeczka! Ojej, ojej! A Jeniczek? Jak? Ale fajowo, co? No? Mokro. No jest zimna, ale nie jest jakaś strasznie zimna. No nie jest ciepła, ale... Nie, lodowita, wam powiem. A ja uważam, że jest fajna. W porównaniu z wodą w górskim jeziorze w ogóle nie ma porównania, naprawdę, moi drodzy. W górach jest tak lodowata woda, tam jest naprawdę zimna. Znaczy tak, w górach jest lodowata, a tutaj jest po prostu zimna. No jak przyjemnie. Chodź tu, Barek. On do każdego musi dojść, bo na smycz cię wezmę. Dziadu jeden, psi, dziadu psi. Czekaj, bo masz coś przy nodze, poczekaj. Stój tutaj. No już, możesz iść. Chodź. Wow, jak przyjemnie. Iść. Pamiętacie, jak latem ile medus tutaj było? Piesiunio. Zaraz Barek go dojrzy.
A młodziutki piesek. Jak przyjemnie. To jest masaż dla stóp i uziemienie całego ciała. Chodź Bary, a co piesku, co? Hello! My jsme z nich milionáři. Bo jaký šokanov. No to szukaj Jan Skarbów, może coś znajdziesz. Chodź Baryło, chodź. No chodź, chodź, chodź. Ale frajda. Nasz seniorze kochany. Fajne te fale, co? Czaderskie, ale fajnie. Jaki masaż dla łapek i brzuszka. Barek od razu, do świrowania pierwszy. No patrzcie, no kamor wziął, pyski nosi. Barek, zostaw to, bo szkoda zębów. Fuj, chodź idziemy, patyczek jakiś będzie, to weźmiesz. Zostaw tego kamienia. Co on ma z tym noszeniem? Cokolwiek, byleby coś nosić, byleby pracować. O, jak przyjemnie. O, trochę ludzi jest. O, ma patyczek już. Proszę bardzo. No słuchaj, ja bym wyszła na chwilkę do tej wody, wiesz? Tylko musiałabym się dziś jakoś przebrać. Chrztusił się, no bo ta sól taka nieprzyjemna, to może jest dużo bardziej słone od Bałtyku. Ja oczywiście się zaraz idę kąpać, serio. Już widziałam, a tam się ludzie kąpią przed nami. Widzisz, Jan, się kąpią ludzie tam. To nie tylko ja mam takie genialne pomysły. Zresztą jak żeśmy szli, to tam się też ktoś kąpał, tylko już wyszedł z wody. No bo jednak nie jest to woda taka, żeby siedzieć w tej wodzie, ale żeby się zanurzyć, spoko. No poza tym jest tak czyściusieńka, zobaczcie. O, proszę, jak dziewczynki porozbierane w samych kostiumach. A? Ja się z nimi idę kąpać. Poczekasz chwilę, ja się przebiorę. Ja się tylko pójdę zanurzyć na chwilkę, zobaczę jak to... O, proszę. No, proszę, jak dziewczynki urzędują. No bo oni nie mają krew w żyłach. Tak, ja zawsze mówię, że angielskie dzieci to mają... znaczy coś dziwnego, na pewno nie krew. No patrzcie, jak jest czyściusieńko. Ale jak sympatycznie. Oj, stareńki, dawno żeśmy tak nie spacerowali, co? Od wakacji. Jakoś tak się ułożyło. Ojej. Cieplejsza tutaj. Ojejku, ale jaka różnica. Normalnie... Normalnie 2-3 stopnie luźniej. Tak, no. To tutaj może wejdę. Ty
Tylko wiecie co? Problem jest taki, że tu się idzie, idzie w morze i jest cały czas płytko. Żeby się zanurzyć, to się tyle czasu traci, bo naprawdę tu jest takie dziwne to wybrzeże, że właśnie jest płytko i płytko i płytko. Ale jest czyściusieńko, naprawdę. A teraz to chociaż meduz nie ma, latem co tu się działo z tymi meduzami? Takie były upały, woda się ogrzała bardzo i meduza na meduzie była. No i tutaj już tych kamieni nie ma, kończą się i czyściutka plaża zostaje. Czy ja dobrze widzę? Czy ja przed chwilą mówiłam, że jest woda zimna i nie ma meduz? Barek zostaw. No nie wierzę. Wiecie co, aż muszę wyjąć aparat i zrobić zdjęcie. A w ogóle zobaczcie, tu jest moja ręka. Na porównaniu z tymi, jakie były latem, no to ta jest malutka, ale i tak jest wielka. Przecież mamy marzec. Jan chodzi, zbiera muszelki. A tymczasem, proszę bardzo, następna meduza. No ta jest troszkę większa. Takie muszelki, spore one są, wiecie? Bo w Polsce to są o takie... Wow! Takie są w Polsce malutkie, nie? A tu są takie, ale my już mamy tyle muszelek w domu. Cały wazon z muszelkami. Ale Jan dalej zbiera. Marek świruje. Ten piasek jest tak nagrzany, fajny, fajnie od słoneczka, bo wiecie, to słoneczko to już jest całkiem wysoko i ono naprawdę daje dużo ciepełka, nie? Ja mówię, że piasek jest tak fajnie nagrzany. Masaż dla stóp, rewelacja. Co masz, patyczek? Dawaj! Tam jak ktoś się opala, widzisz, pod wydmami leży, tam to cieplutko. Na słonku to się naprawdę można przypiec. Ja się zastanawiam, co tam moje nogi, ale się wysmarowałam filtrem, także nie powinno być, nie powinno być ała. No, a my idziemy, przed nami tam jest plaża na turystów i można się bez kostiumu kąpać. Kąpiesz się bez kostiumu? Ja nie. Ja se boję o to najcenniejsze. Że skarby zgubisz? No, do środka ci wpadną i tak już zostaną. Kto się na kolasa kąpał w jeziorze, czy w morzu, czy w rzece? Przyznać się. Kto wie, jaka to frajda. Bo ja właśnie wymyśliłam już, żeśmy przeszli taką odległość, zbliżamy się do tej plaży i ja mówię, Jan, przecież tu się można wykąpać, nie trzeba kombinować z kostiumem. A tam pusto, ludzi nie ma. Także co za problem. A tak to bym musiała w kostium się przebierać, kombinować. Ale tych muszeleczek, nie? Zostało sporo po odpływie. Śliczne. Oj, bardzo dużo. Czasami to jest tak, że ich w ogóle tutaj nie ma. No widzę cię, widzę. Widzę psie pracujący. Proszę. No zobaczcie, no te to są bardzo ładne. O. Chodź, Baryłko, chodź. No taki spacer to naprawdę balsam dla duszy. Tak to uspokaja. Jak tam mój nohal, moja pyra. Następna meduza, proszę bardzo. Te, tak jak latem nie mają szansy na przeżycie, to myślę, że te mają bardzo dużo, bo jest wilgotno, mokry piasek, więc będzie przypływ wieczorem, może im się uda przeżyć. A my tak idziemy i idziemy. Aż się dziwię, że się Jan tak rozpędził, bo to ja zawsze go ciągnę.
ale jest tak przyjemnie. A poza tym mamy świadomość, że się za chwilę zrobi znowu zimno. Więc człowiek, wiecie, korzysta z tego ciepełka, ile się da. Barek cały czas z patykiem świruje. O, moja czapeczka. Kochani moi, ja już po operacji. Kostium w plecaku. W ogóle nie zakładam. Wiecie, jak fajnie. I wcale, czy jest zimna ta woda, ale w porównaniu z morską wodą, to w ogóle nie ma co porównywać. Nie zmarzłam, tylko wyszłam, żeby się nie wychłodzić, nie? Ale jest ekstra. Jeniczek, teraz kolej na ciebie. A za Jeniczkiem stoi pan bez majteczek. Nie muszę tak filmować, żeby go nie było widać. Pusto, nie ma ludzi. To tam. A nie, nie. Ale ja uciekłam z powrotem na brzeg, bo właśnie pan przyszedł, to ja mówię, uciekam, nie będzie mnie nikt nie oglądał. No, nie będziemy wam golasów pokazywać. Ale jak się fajnie czuję, ja nie wiem, czy nie wejdę jeszcze raz na chwilę. No wiesz co, super. Dobra, to na razie. Głupawka pokąpielowa, cieplusio. Co zrobiłeś tutaj? Ja się kąpałam. A Barek, proszę, jak ryje. Do Chińczyków się dokopujesz? No tak, spróbuję z nimi pogadać. Nudzi mi się, no to wiesz. Muszę coś robić. Patyczek zgubiłem. No to się wziąłem za robotę. Pedikir przy okazji sobie strzelę. Dobra, idziemy. Barek mi zabrał butelkę z wodą. I ja właśnie mówię do Jana, że ja nigdy nie wpadłam na to, żeby butelkę Barek nosił. Zawsze ja mu noszę wodę na plaży. No zobaczcie, jak sobie dobrze radzi. No tak, tylko zaraz butelka będzie... No co, no dawaj. O, proszę bardzo. Zaraz będzie pognieciona. Ale mi dobrze po kąpiółce. Jak tam, panie Jeniczku, nasze jajeczko wielkanocne? Jak tam pan się czuje? Po jajeczku. Odpoczywasz? Relaksuję. Tak? Tak. Golasy przed nami biegną do wody, nie mogę filmować. Dobra, wyłączam się, żeby nie było jakiejś zadymy, że z kamerką chodzę po plaży na turystów. Jeszcze do zachodu słonka sporo. Ile mówisz? Półtorej godziny? 3 godziny. Zobaczcie, Barek cały czas świruje z butelką. A my tak idziemy, idziemy, idziemy. Oj, jakoś... Plaża pustoszeje. Ludzie wracają na obiad, na kolację chyba już, nie? Na herbatę o 5. Na herbatkę. Na 5 o'clock i wracają do domu. Patrzcie na to. No, podobał wam się spacerek brzegiem morza? Ja się fajnie czuję, zadowolona po kąpiółce. Przyjemnie. Wrócimy do auta. To co, kawka? Czy co chcesz? Czy mięska jeszcze zjesz? Rozpalimy sobie grilla. No na pewno, ale w tej chwili nie wiem, czy będę jadł. Ja to się tak najadłam. No, zobaczymy, jak dojdziemy. Tak przyjemnie się idzie. Ale już nie mam siły tam po wydmach ganiać. Wystarczy tutaj spacer, jest tak przyjemnie. Tu chodź, chodź, świeże. Szkoda, że nie ma większych fal, ale i w takich było fajnie. Tam dalej żeśmy poszli z tą kąpielą, bo tam jest trochę głębiej. To mogłam się zanurzyć normalnie. Tak, widzę cię, widzę! Daj, daj, to ci rzucę, no poczekaj. Aha, no. No tak będziemy teraz robić. Barek będzie sobie sam picie nosił. Wymasowane stópki masz? Tak. Przyjemnie, nie? Company, najlepszy masaż. Ja sobie też założyłam ubranko, bo nie chcę się wychłodzić.
póki jest ciepło, to jest ciepło, a potem zawsze tak jest nad morzem, że w pewnym momencie przychodzi taka chwila, kiedy nagle się robi zimno. Jak się słonko już opuszcza, to wiecie, trzeba uważać, po co ryzykować. No czekaj, rzucę ci tę butelkę. Ale będzie pies spał, słuchajcie, on od rana świruje. Jeszcze ma siłę biegać. Jeszcze. Ale pies też jest spragniony, jak usłyszał. Ja mu w ogóle dzisiaj powiedziałam, że jedziemy nad morze. Ale on oczywiście wczoraj zczaił, bo zobaczył, że są rzeczy szykowane. Wiecie, śpiwory, leżaki, stół. No to jak się zorientował, jeszcze jak mu powiedziałam dzisiaj, że jedziemy nad morze, no to była taka radość. Patrzysz się na mnie, no mamusiu, jeszcze mi mało. Chodź ty nasz seniorze. A on jeszcze do wody idzie. Tego to się nie spodziewaliśmy dzisiaj. Pies pracujący, język wisi, a potem będzie dywanik. Fajnie wyglądasz na tle słonka. Kapelusik. Chodź tutaj, zrobimy sobie do miniaturki. Patrzcie na świra. I tak cały spacer. O, pan na rowerze jedzie, też bym pojeździła. A najchętniej to bym tutaj pogalopowała po tej plaży. Konno pojeździła, no fajnie. Koniom by się fajnie szło, bo jest ubity piaseczek. Może słychać. Czasami to jest taka cisza, że nic, no nie ma tego szumu, a dzisiaj jest tak idealnie. Jeszcze jeniczek muszelki zbiera. Ale super. Chłopczyk nasz idzie. Też tak macie, że muszelki zbieracie, że nie możecie się pohamować? Ja to już się hamuję, bo naprawdę z każdego wyjazdu całe worki znosiłam. Co ty? No zobaczcie, jaka tutaj ładna muszelka. Ty nasza najkochańsza muszelko. Oj, padniesz, Barek. Chyba się robią coraz większe fale. Ale znalezisko. Ten naszyjnik fajny, tylko pewnie trochę ciężkie, co? Pokaż, jaki byłby z tego naszyjnik. No nie, to chyba dla więźniarek. Co za ciężkie, jakby było trochę lżejsze. Ale fajne, co z tego można zrobić? Góra na kwiat. No ale fajne. To zabierz. Tam tego mam. No super. Naprawdę coraz większe fale się robią. O, ho, 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 ho. Pamiętacie, jak wam tłumaczyłam, że jak się piana pojawia, to znaczy, że się syrenka w człowieku zakochała, wyszła z wody, z morza i zamieniła się w pianę. Kiedyś tutaj nad morzem nakręciłam wam taki filmik, ile piany wtedy było, a to chyba z rok temu. Taki filmik z muzyczką, bo był taki wiatr, że się nie dawało w ogóle nic mówić. Ale taki sympatyczny filmik, fajny wyszedł, bardzo go lubię. No dobra, ja się wyłączam. To my teraz w ciszy sobie pochodzimy, posłuchamy morza. Wiesz?
cieplutki, no. Idziemy sobie już. Żegnamy się póki co z morzem. A piaseczek jest tak cieplutki, fajny, nie? Grzeje w stópki. No jo, po tej studenej wodzie. No fajnie, właśnie tak cieplutko grzeje, fajnie. No widzicie, troszkę ludzi tutaj przy wejściu jest. Sobie wrócimy teraz inną drogą. Troszkę właśnie, żeby po piasku pochodzić. O, jak dziewczynki fajnie zjeżdżają po wydmach. Najlepsza zabawa, nie? Wchodzić na górę i się turlać. Ile razy ja tak świrowałam tutaj. Uwielbiam te wydmy. W ogóle jest taki zapach specyficzny od nich. Oj. Takie, wiecie, wszystko wygrzane w słonku. Suchość to jest... No tylko na wydmach jest taki zapach, nie? Tak samo jak w lesie, jak jest las wygrzany fajnie przez słonko, to też tak fajnie pachnie. Tak samo jak w górach, przy skałach jest inny zapach. Podziemnie w ubecie, o. I takowi inni duchy. No jest inaczej, ale jak przyjemnie. Ojej, jaki to masaż dla stópek. No. A to możesz go puścić chyba już. Musieliśmy go tam zapiąć, bo pieski ganiały. O, już tutaj cisza. Spokój, fajnie. Wow. O, pan sobie usiadł, też z borderkiem idą. No to aż się prosi, żeby tutaj usiąść. No tak, myśleliśmy, żeby może iść do restauracji, sobie usiąść jeszcze na kawkę albo herbatkę, ale pewno będzie zamknięte. Znając angielskie realia, to... Na 100%. No, pewnie tak, bo to jeszcze nie sezon. Wypijemy sobie u nas coś tam. Ale tu jest taka przyjemna ta trasa. Posłuchajcie tej ciszy. O, dziewczynki hałasują, a ja wam chciałam pokazać, jaka cisza. O, jeszcze jeden borderek. To już taki stareńki. Jak przyjemnie. Ale powiem wam, że to jest męczące takie chodzenie po piachu. No ale tutaj jest fajnie. Ja zawsze wam mówiłam, że ja po tych wydmach tak lubię ganiać. To jest tak przyjemne. A psy się bawią. O kurczę, ale tu jest gorąco. Dużo cieplej niż na plaży. Chodźcie tutaj. Oła, oła. Gorący piasek. O. I tu wszędzie po tym wszystkim można chodzić. Już wam nieraz nakręcałam. No ale są nowi widzowie, może nie wszyscy jeszcze widzieli. I te wydmy to się tu ciągną, ciągną, ciągną. I można sobie fajny spacerek strzelić, jak ktoś ma ochotę sobie po górkach pochodzić, bo naprawdę jest to tak bardzo męczące. Ale to jest takie fajne zmęczenie. Ja mówię, że można sobie chodzić po tych wydmach, ale to bardzo męczące jest, nie? O, nie, to... Trzeba mieć kondycję naprawdę dobrą. No bo to się, wiecie, zapadacie, niewygodnie się chodzi, ale przyjemnie, no, bo to ten... tutaj ludzi biega na górę, dole. No. No trzeba mieć naprawdę dobrą kondycję, zdrowie, bo jest to bardzo męczące. I bardzo duża przestrzeń. Tu jakaś woda, żeby Barek w to nie wchodził, czy to jest czyste, czy brudne. Dobra, muszę go zawołać. Ale on już jest tak zmęczony też. Chodź, Baryłko. Ku naszemu wielkiemu zdziwieniu wszystko jest otwarte. Restauracja, sklep, fish and chips, czy frytki. Wszystko. Siedzą na zewnątrz ludzie, sobie piwko piją z tamtej strony. W restauracji siedzą. No i właśnie tak, stwierdziliśmy, że ani piwa nie pijemy, lodów nie jemy. No i tyle. I po prostu idziemy. Idziemy z powrotem do nas. Przysiedliśmy na trochę. Żyjesz, Jasiek? A co to za życie? Zmęczony? Miał to być relaks, nie? No, żeśmy tyle przeszli. Ja mam nogi w tyłku, ale fajnie było.
No, sympatycznie. Także lodów nie będziemy jedli, frytek nie będziemy jedli. W ogóle to jestem jeszcze najedzona cały czas. I samolot leci. Jest trochę ludzi nad morzem. A za nami tutaj ładne jeszcze żonkilki kwitną. A też już przekwitają. Dobrze. Maryła, chcesz wody? No troszkę bym się napił. No dobra, to już ci daję. O, chyba jeszcze będzie potrzeba. No daj. No tak mnie suszy. O, nabiegałem się. A jeszcze do tego się opiłem tej słonej wody. No lepiej. O, bez porównania. Jeszcze schnie. Wow, no dobrze. Wystarczy? Tak, wystarczy. Miało nic nie być, ale przemyśleliśmy temat. Kawiczka. Siedzimy i właśnie stwierdziliśmy, że nie mamy siły iść dalej. Trzeba odpociać. No jesteśmy dwa trubki, właściwie to trzy, bo tutaj jest trzeci. Tak dostaliśmy w tyłek. Ja to jak usiadłam, tak siedzę i po prostu zrosłam się z ławką. No, no taki pierwszy wyjazd. Naprawdę to po takie tej powietrze. Zimie, powietrze to jest... Szok dla organizmu. I zobaczcie, Jan pracuje na powietrzu, ja jestem non-stop na powietrzu, a jednak morze to jest zupełnie co innego. No tak, no ja się czuję, jeszcze się wykąpałam, ja normalnie siedzę i zasypiam, jeszcze musimy, znaczy no niedaleko mamy do auta, ale wiecie o co chodzi, że normalnie odpływam. I tak sobie siedzimy i patrzymy, bo ludzie cały czas chodzą, akurat teraz nikogo nie ma, no to wyjęłam kamerkę, bo tak wiecie, nie wypada kamerować, ale sobie patrzymy, dużo emerytów, jakieś dziadki z wnukami, ludzie sobie przyjeżdżają, relaksują się, nie? Angole mają fajnie, bo mają wszędzie to morze. Do morza jest wszędzie blisko, z każdego miejsca wyspy. W sumie maksymalnie jest chyba 2 godziny wszędzie, najdalej nad morze. Także oni naprawdę przyjeżdżają i wiecie, posiedzieć sobie. Bardzo lubią nad morze jeździć. Zresztą, czy jest ktoś, kto nie lubi nad morze jeździć? No. Dużo jest ludzi starszych. Chyba przede wszystkim starsi z dziećmi, tak, nie? Tak. Z takimi dziećmi jeszcze nie w szkolnym wieku, no bo... No, babcie, dziadki tak. Z wnukami. O, takie dzieciaczki jak teraz. No, jak idą, chociaż to starsze to już chodzi do szkoły, ale dużo jest właśnie z takimi dziećmi, które jeszcze są w wieku takim, wiecie, nieszkolnym. No i tak sobie ludzie odpoczywają. No. Smakuje piweczko? Zimne, no takie fajne. Bardzo fajne, ale... Zmęczeni. No. Nie będę kusiał więcej, bo... Co, baryłeczkę. No dobra. Dobra, to pijemy i uciekamy do auta. Na razie. Pomalutku, jeszcze... pomalutku. Nie no, jeszcze sobie posiedzimy. Dzisiaj fajny jest, tak cieplutko. No stress, no panic. Zobaczcie, jeszcze jakie chmurki. No, jeszcze chwilkę słonko będzie. Łowiecki do nas przyszły. Tylko owieczki, krów nie ma? Tam taka śmieszna, widzisz, ta z czarnym, tak, ale jaka obie gruba. Dwie. Tak, ta druga też. Shaun, owieczka. Shaun the sheep. No dokładnie. No i właśnie pan gospodarz nam tłumaczył, że one nie mają małych, bo to są z tamtego roku, to są młode wszystkie owieczki. A on ma tam po drugiej stronie jeszcze swoje pole i tam ma młode owieczki, jagniątka. Także dzisiaj tylko staruchy wam pokazujemy. A jak ja gdzieś trafię jagniątka, które będzie widać, to na pewno wam nakręcę. Ale jaka cisza, może zabycz do nich, może się odezwą. Co ty tak ładnie beczysz? Ja straciłem głos. Rasowy ba. Wymiękłem teraz, no Jasiek beczy lepiej od rasowego barana. Że tak powiem, mają cię, wiesz gdzie. Ale jak one tutaj tą trawę wyskubały, nie trzeba kosiarki. Mają ty cię czaso.
kolancy, no to... Tak, i mają cię głęboko w nosie. Ale tam jedna idzie, widzisz? Jasiek zwariował. No tego to jeszcze nie grali, nie? Dobra, kochani, nie przyszły, nie gadają. No ale chociaż troszkę owieczek. Kochani, to co, będziemy dzisiaj kończyć. Było nam bardzo miło. Myślałam, że zagadają owieczki trochę, no ale niestety. Także dziękujemy Wam za taki fajny dzień na plaży z nami, przy grillu i w ogóle w tym pięknym słoneczku. Mam nadzieję, że odpoczęliście, że trochę dobrej energii się nachapaliście. Także idziemy teraz sobie. Ja nachapałam, ale jestem normalnie dętka po tej kąpieli, ale tak się fajnie czuję. Wiecie, jak jest takie pozytywne zmęczenie, to jest tak przyjemnie. No. Także kochani moi, trzymajcie się ciepło, gdzie moja ręka jest. Trzymajcie się ciepło bardzo, ale to bardzo Wam dziękujemy. Życzymy Wam wszystkiego dobrego, zdrówka, miłości i fajnej energii. Trzymajcie się i pa pa. Pa pa. Thank you.